Mariusz, na gorąco podsumuj to spotkanie. No i przed chwilą wyszedłeś z szatni. Jak tam chłopacy przyjęli ten wynik i te spotkanie ciężkie? No rozmawialiście z nimi i zadałeś te pytania. Oczywiście, oczywiście, że to jest pozytywne, że oni to przeżywają. Tak? Że oczywiście wiedzą, że zrobili kawał dobrej roboty, ale z drugiej strony wiedzą, że to jeszcze nie wystarczyło, żebyśmy byli w pełni szczęśliwi. I oni też nie są w pełni szczęśliwi. Na pewno będą robić wszystko, żeby te następne rozdziały, że tak powiem, w tej książce już były trochę pisane inaczej. Wiemy dobrze, że obojętnie nawet jak się stanie, co się wydarzy z Niemcami, to jednak ten mecz z Kazachstanem będzie ten mecz, ten kluczowy mecz, ten znowu następny, najważniejszy mecz w ich życiu i mam nadzieję, że inaczej już do tego podejdą niż z Francuzami. I oni też o tym wiedzą. Wiedzą, że ta pierwsza tercja niestety nie była dobra, przegrywaliśmy 0-4. To zupełnie trzeba wymazać. Trzeba pamiętać o takich meczach jak ten, co był dzisiaj, bo naprawdę był wyśmienity, naprawdę chłopaki. No, ciężko się do czegoś przyczepić, oprócz do tego, że mogliśmy strzelić kilka bramek, ale tam z drugiej strony też gość zarabia niezłą kasę, żeby bronić te strzały. A może my nie mieliśmy takich strzelców jak oni, że tam gdzieś koło ucha jednak znaleźli te miejsca i albo wjechali na pełnym gazie do tej bramki, nagle krążek się odbija i wpada, tak? I była absolutnie legalna bramka. Takie wpadają w NHL wielokrotnie, nie tylko ładne bramki i piękne bramki, tylko czasami właśnie takie ciężko wypracowane, bo oni byli mega sfrustrowani. Rozmawiałem z szefem amerykańskiego związku hokeja, John Van Biesbrook, z którym miałem przyjemność grać w Islandersach i powiedział, co to żeście zrobili? Mówi, w ogóle żeśmy się nie spodziewali takiej drużyny z tamtej strony. Także no to cieszy, tak? No człowiek może chodzić dumny i myślę, że ci kibice, którzy dzisiaj byli, no pokazali taką klasę i te brawa na końcu przy hymnie amerykańskim i to kibicowanie cały czas naszej drużynie, no coś wspaniałego. Imponująca chyba była ta pierwsza tercja, bo ilość strzałów bardzo, bardzo wysoka. Wydawało się, że może w całym meczu tyle oddamy, a tu jak równy z równym. Tak, to jest, no to jest piękne, to warto dla takich, znaczy rozmawiałem z ludźmi, bo oczywiście mnóstwo kibiców i sporo takich, co było po raz pierwszy, przynajmniej z tymi, co ja stałem u góry, co byli po raz pierwszy na meczu i powiedzieli, że to jest strasznie niesamowitego, co widzieli i nawet kilku powiedzieli, nie wiem, może nie być popularne, ale no, po co w ogóle na piłkę chodzić, jak jest jeszcze taki sport jak hokej i to tak wygląda. Także mam nadzieję, że mamy nowych kibiców, że mamy nowych fanów w naszym kraju, którzy będą wspierać polską reprezentację i hokej w Polsce, bo warto, bo dla takich właśnie chwil, tak jak powiedziałem, przyjeżdżać, być Polakiem i oglądać takie serce, jak zostawiają nasi zawodnicy, jest wspaniale. Tylko że dalej czekamy na ten cud, można powiedzieć, tak? No bo jeżeli od 49 lat nigdy nam się nie udało utrzymać w elicie, to znaczy, że to nie było tak, że graliśmy świetnie 30 lat temu. Oczywiście byliśmy częściej w grupie A, teraz od 22 lat nie byliśmy, ale może chłopcom się uda zrobić coś wyjątkowego i niesamowitego. Po golu Pasiuta telewizja pokazała twoją osobę. Widać było chyba ogromną dumę, radość. Tak, nie, no w ogóle super strzał. Niska nad parkanem, poniżej odbijaczki. Z tej odległości to jest ten strzał. Jakby był bliżej, celujemy koło ucha, tak? I też często tam wchodzi. Jednak jeszcze to była taka radość, że znowu się udało dojść z przeciwnika, którego normalnie przed meczem, jakby ktoś powiedział, że w połowie meczu po 30 minutach będzie tylko 0-1 dla nich, to znowu byśmy brali w ciemno. Także no na pewno fajnie, że Grzyszkowi się to udało. Super, że Patryk Wronka strzelił bramkę. W mojej głowie jest to, że naprawdę piękna bramka, to, że kilka centymetrów niestety był spalony, to rozmawiając z Patrykiem powiedziałem mu, że czas na następne takie bramki, bo stać się na nie, potrafisz, tylko po prostu trzeba częściej strzelać. Szczególnie, gdzie przed nami dwa bardzo ważne spotkania, to tam by się życzyło właśnie takiej bramy. Tak, na pewno. No, oczywiście wszyscy myślimy o tym ostatnim meczu, bo tak jak może trochę rozmawialiśmy przed mistrzostwami, ten mecz z Kazachami może być decydujący. Wydawało się, że może uda nam się zrobić ten decydujący z Francuzami, nie udało się.
o nim zapominamy i ten mecz z Kazachami na pewno będzie kluczowy, ale wcześniej mamy no, niesamowite wyzwanie z Niemcami i też to będzie ciekawe, w którym kierunku to pójdzie, bo widzimy, że Niemcy nieźle sobie radzą z naszymi przeciwnikami, z którymi myśmy grali i wygrywają dosyć bezpiecznie i wysoko, także no, będzie, to będzie też ciekawe bardzo pojedynek i na pewno chłopcy zrobią wszystko, żeby wypaść w nim jak najlepiej, a dlaczego nie wyrwać jakieś punkty. Grałeś w NHL wiele lat i co oznacza bycie w notesie skautów NHL? Czy to jest jakiś wyznacznik, że ktoś padł w oko i być może jakieś następne kroki będą? No, każdy ma taką nadzieję. Każdy by chciał mieć jakąś propozycję, każdy by chciał, żeby menadżer załatwił ci dobry klub, perspektywiczny, żeby było co walczyć, było jak grać, żebyś znalazł miejsce w drużynie, żebyś mógł się dalej rozwijać, bo mamy zawodników w różnym wieku. No tutaj też, jeżeli mówisz o skautach z NHL, no to raczej myślimy o Maciasiu i dzisiaj z nim rozmawiałem i powiedziałem, słuchaj, jeżeli chcesz się znaleźć w tych notesach, no to rzeczywiście te dwa mecze następne jednak jeszcze trzeba być bardziej widocznym, jeszcze trzeba być tym zawodnikiem, który nagle otworzy oczy tym wszystkim skautom po raz kolejny może, bo na pewno już został zauważony. Teraz jest pytanie tylko, czy to nazwisko zostanie zapisane grubszymi literami. Mariusz, jesteś w Polsce tą osobą, która może się pokusić o odpowiedź na takie pytanie. Powiedziałeś dzisiaj, że zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę. Co jeszcze musi się stać w polskim hokeju, żebyśmy częściej grali z takimi mocnymi drużynami, żeby ten hokej w Polsce się rozwijał? Bo jak widać dzisiaj, gra z takimi drużynami nam zdecydowanie służy. No tak, wiesz, i to taka zasada jest, że z kim przystajesz, takim się stajesz, albo na jakim poziomie trenujesz, no takim szansa, że będziesz grał mecze i w jakich momentach rozgrywasz te mecze i na jakim poziomie i na jakiej szybkości, na takim poziomie jesteś już przyzwyczajony grać i do takiego poziomu cały czas zmierzasz, trenując i pracując. To jest dłuższy temat, tak? Jakby, no, ciężko w dwóch zdaniach opowiedzieć, co trzeba zrobić. No, wiesz, ja też grałem dwa razy na mistrzostwach elity i też niestety spadłem, tak? No i wiesz, i to, co trzeba zrobić. No, wtedy powiedziałem ileś, podejrzewam, zdań, ileś wywiadów udzieliłem. Teraz nie wiem, czy jest ten moment jeszcze na to, żeby to powiedzieć, no ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jednak inwestycja w hokej i nie tylko pana X, czy jakiegoś lokalnego przedsiębiorcy, czy kilku kibiców, którzy się będą zbierać na coś, albo kilku rodziców, którzy będą wspierać, tak, albo kilkaset, bo tak to działa, no to jednak to musi być system, który musi zadziałać i ten system na pewno potrzebujemy stworzyć taki i warunki dla tych ośrodków, które już istnieją i budowanie nowych obiektów infrastrukturalnych, o którym też rozmawiałem akurat dzisiaj z wiceministrem sportu, jest na pewno kluczowe i każdy sobie z tego zdaje sprawę, że potencjał jest niebywały. Bez inwestycji, bez nakładu pracy, bez szkoleń, bez rozwoju tego wszystkiego, o czym mam nadzieję, że po prostu już takim echem to idzie, że od 20 lat jest ta sama dyskusja i jesteście w branży też już wiele lat. No ale kiedyś się to musi zdarzyć, tak? Znaczy, kiedyś ta praca musi zostać wykonana i mam nadzieję, że to jest ten moment, żeby tą robotę zacząć robić tak już na poważnie.